Trzeci szczebel rozgrywkowy w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Druga liga ma swojego sponsora tytularnego, a prawami do transmisji podzieliły się TVP, które co kolejkę pokazuje wybrany mecz, oraz Sportice, mające dostęp do pozostałych spotkań. Poza tym na boiskach można zobaczyć znanych czy to z Ekstraklasy, czy też z reprezentacji Polski zawodników. Poznajmy teraz wybrane przez nas top 5 najgłośniejszych nazwisk e-winner drugiej ligi. Nie braliśmy pod uwagę graczy rezerw Śląska Wrocław i Lecha Poznań, choć w drużynie z Dolnego Śląska występują Mariusz Pawelec i Piotr Celeban, a w drużynie Kolejorza Siergiej Kriwiec. 5. Mateusz Możdżeń, Znicz Pruszków. Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań, piękny gol w Lidze Europy strzelony Manchesterowi City, 2 mecze w młodzieżowej kadrze Polski i 262 na poziomie Ekstraklasy, w tym 23 gole. Środkowy pomocnik z tak bogatym ligowym doświadczeniem występuje obecnie w podwarszawskim Pruszkowie, a z pewnością zadecydowały o tym właśnie względy rodzinne. Urodzony w Warszawie Możdżeń nie jest jednak na ten moment piłkarzem, od którego trener zaczyna ustawianie składu wyjściowego, co z pewnością jest swego rodzaju rozczarowaniem. Liczymy jednak, że z biegiem czasu zacznie odgrywać większą rolę w Zniczu, bo predyspozycje ku temu ma bardzo duże. 4. Łukasz Janoszka, Ruch Chorzów. Syn popularnego Mariana Ecika Janoszki, Ślązak z krwi i kości, występował w różnych młodzieżowych reprezentacjach Polski. Był blisko powołania również do kadry Franciszka Smudy. 259 meczów na poziomie Ekstraklasy, 35 goli i status legendy Ruchu Chorzów. To właśnie obecnie w barwach niebieskich cieszy swoją grą kibiców z Cichej 6, chociaż nieuchronnie zbliża się do zakończenia bogatej kariery. Zupełnie inaczej niż w przypadku Możdżenia, Janoszka jest siłą napędową drużyny, występuje praktycznie w każdym meczu Ruchu i walnie przyczynia się do tego, że Ruch realnie ma duże szanse na awans. 3. Igor Lewczuk, Znicz Pruszków. Kolejny gracz Znicza z bogatym CV, czterokrotny mistrz i zdobywca Pucharu Polski, 2 mecze w kadrze narodowej, 216 spotkań i 7 w goli w Ekstraklasie, 3 sezony spędzone we francuskim Bordeaux. 36-latek zdecydował się na występy w drugiej lidze i to było spore zaskoczenie. Gra sporo, a przy jego boku rozwijać się mogą młodzi zawodnicy pruszkowian. Poza występami na boisku coraz częściej Lewczuk udziela się jako ekspert Ligi Francuskiej i z pewnością ma ku temu duże predyspozycje. 2. Jakub Kosecki, Motor Lublin. Syn byłego reprezentanta Polski Romana Koseckiego, trzykrotny mistrz i zdobywca Pucharu Polski, 110 meczów w Ekstraklasie i 19 bramek. Wychowany we Francji, skąd trafił do Legii Warszawa i tam długo miał status sporego talentu. 5 meczów w kadrze narodowej i 1 gol. Duża szybkość, przebojowość oraz luźny styl bycia. To główne znaki rozpoznawcze skrzydłowego grającego obecnie w Motorze Lublin. Klub ze stolicy województwa lubelskiego ma duże ambicje zbudowania silnego ośrodka piłkarskiego w kraju i w tym pomóc ma powracający do grania popularny Kosa. Niebagatelną rolę w jego transferze miał trener Motoru Marek Saganowski, który to grał z Koseckim razem w Legii Warszawa. Na razie Jakub zdążył zadebiutować w nowych barwach i czekamy na fajerwerki. 1. Patryk Małecki, Stal Rzeszów. Trzykrotny mistrz Polski z Wisłą Kraków, 8 spotkań w narodowych barwach, w tym 2 gole, 274 mecze i 38 goli w Ekstraklasie, bramki w europejskich pucharach i niepokorny charakter. Przez wielu kibiców Małecki kojarzony jest głównie właśnie ze swojego temperamentu. Niekiedy on przeszkadzał, niekiedy zaś pomagał w karierze, lecz faktem jest, że popularny mały jest po prostu sobą. Przedstawiciel wielkiej Wisły Kraków obecnie występuje z powodzeniem na boiskach e-winner drugiej ligi i pewnie zmierza po awans ze swoją Stalą Rzeszów. Wydaje się, że trafił z doborem klubu idealnie, trener stawia na niego, ma z kim pograć w piłkę, rozwój klubu wygląda bardzo obiecująco, a Małecki swoją grą oddaje z nawiązką to, co zostało w niego zainwestowane. Tworzy zabójczy duet z Andreją Prokiciem i daje wiele powodów do radości kibicom popularnych Żurawi. To było nasze top 5 najgłośniejszych nazwisk e-winner drugiej ligi. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wyglądałoby wasze zestawienie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i polajkowaniu tego filmu.